Witam Was serdecznie na kanale Czas Weterynarza. Dzisiaj nagrywamy filmik, dlaczego nie warto być lekarzem weterynarii. Jest to film skierowany dla osób, które wybierają się dopiero co na weterynarię. I powiem tutaj takie rzeczy, o których jakby nikt mi nie powiedział, albo powiedział, ale słabo to zaznaczył. Dlatego jeśli się wybieracie na weterynarię lub jesteście ciekawi, jak to jest być lekarzem weterynarii z perspektywy lekarza weterynarii, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jeżeli idziesz na weterynarię, dlatego że ludzie są beznadziejni, nie lubisz ludzi, nie lubisz pracy z ludźmi, nie lubisz rozmawiać z ludźmi, ale kochasz zwierzątka, zwierzątka są najlepsze, zwierzątka są takie super, to jesteś w błędzie, ponieważ weterynaria to jest głównie praca z ludźmi. Zwierzątka same do ciebie nie przyjdą do gabinetu. No opiekujesz się tymi zwierzątkami oczywiście, oni są twoimi pacjentami, ale głównie rozmawiasz z właścicielami tych zwierzątek, czyli klientami są ludzie. I praca lekarza weterynarii polega głównie na pracy z ludźmi, ale pomagasz oczywiście zwierzątkom. Jeden wyjątek jest taki, że jesteś lekarzem pracującym w jakiejś dużej klinice, gdzie mają duży szpital i tam mają dużo pacjentów i zajmujesz się stricte leczeniem tych pacjentów ze szpitala, a nie rozmawiasz po prostu z właścicielami tych zwierząt. Bo są takie etaty, widziałem takie ogłoszenia o pracę, także to jest właściwie jedyne wyjście. Jak chcesz leczyć, właściwie masz tylko trzy drogi. Jedna jest taka, że jesteś lekarzem i pracujesz u kogoś na etacie. Druga opcja jest taka, że jesteś wyspecjalizowany w czymś, na przykład robisz echo serca, albo jesteś na przykład wspaniałym chirurgiem i jedziesz od gabinetu do gabinetu, gdzie robisz tylko i wyłącznie zabiegi. Trzecia opcja jest taka, którą ja wybrałem, czyli założyłem swój własny biznes, ładowałem tam mnóstwo pieniędzy, a te pieniądze się zwrócą, no kiedyś się pewnie zwrócą, ale nie tak szybko. Jeśli miałbym 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony, i tak mógłbym to wszystko wpakować w gabinet. Po prostu weterynaria jest taką dziedziną, gdzie po prostu możesz ładować tam tyle pieniędzy, ile chcesz, czyli musisz nakupić dużo sprzętu. Najlepiej jakbyś właśnie posiadał swój własny budynek, bo nie będziesz wtedy płacił za czynsz i z czasem pewnie to ci się zwróci. Ale no oczywiście stawki za leczenie i za usługi są zdecydowanie niższe, bo taki lekarz ludzki otwiera sobie gabinecik, ma tam jakiś tam sprzęt, ale na pewno nie tyle warty, co sprzęt weterynaryjny, albo nie ma na przykład czasami żadnego sprzętu i bierze za usługi, czyli za wizytę o wiele więcej pieniędzy niż taki lekarz medycyny weterynaryjnej. Część osób to pewnie zdziwi, ale musicie się z tym liczyć, że nigdy nie będziecie tak szanowani jak lekarzy medycyny ludzkiej. Czy to w rodzinie, czy to wśród znajomych, zawsze będziecie tylko głupimi weterynarzami, co tylko potrafią leczyć pieski i kotki, czy tam inne zwierzątka, a nie będziecie znaleźć się na człowieku. Mimo, że studia weterynaryjne najprawdopodobniej są o wiele cięższe niż ludzkie i o wiele większy jest tam burdel i o wiele więcej trzeba się namęczyć, żeby je skończyć, niż na medycynie ludzkiej, gdzie wszyscy mają ładnie wszystko poukładane, wiedzą kiedy mają egzaminy i mają tych egzaminów zdecydowanie mniej niż na weterynarii. Najczęściej jest tak, że ludzie do lekarza medycyny ludzkiej nie wydzwaniają po nocach, ponieważ nie mają do niego numeru i na przykład dzwonią wtedy do szpitali, bo jest taka możliwość. A u lekarzy weterynarii bardzo często ludzie dzwonią po prostu po nocach z jakimiś pierdołami. Na przykład dzwonią w niedzielę, czy na przykład mogą kupić obroże, bo na przykład przechodzą koło gabinetu. Albo na przykład o 20, na przykład w sobotę dzwoni pani, że chce kupić tabletki na robaki. Albo na przykład o 6 rano dzwoni na przykład pan zapytać się, panie, a sterylizuje pan koty? No. To jeszcze, także jeśli macie swój własny gabinet, to liczcie się z tym, że ludzie po prostu będą do was dzwonić z pierdołami. Oczywiście wiadomo, że są takie sytuacje, gdzie ludzie naprawdę potrzebują pomocy i w takich wypadkach, no rzeczywiście warto dzwonić i warto szukać pomocy, bo jakby no to jest zwierzę, ono cierpi i potrzebuje tego. Tylko no chodzi o takich ludzi, co po prostu wydzwaniają z głupotami, albo na przykład zwierzę choruje od tygodnia, a on sobie przypomni, że w niedzielę po obiedzie, nasz pies choruje od tygodnia. Co dzisiaj mamy w planach? A nic, to może zajmiemy się naszym pimpusiem i zadzwonimy do lekarza, to może nas przyjmie. Mi osobiście zdarzyło się parę sytuacji, w których byłem jakby wyzywany. Oczywiście lekarze ludzcy też mają szansę być wyzywani, oczywiście na SOR-ze, bo też tam różni ludzie trafiają. Także ja nie mogę narzekać, jeśli o to chodzi, bo do mnie raczej ludzie podchodzą z szacunkiem i już się pozbyłem takich klientów, którzy jakby mnie nie szanują, nie chcę z takimi ludźmi współpracować, ale no oczywiście, jeśli chodzi o to, to musicie się nastawić, że ludzie nie zawsze będą do was mili, nie zawsze będą mówić po innych torze, tylko czasami będą leciały K, H i inne rzeczy. Także trzeba mieć też twardą psychikę. Bardzo dużo ludzi po weterynarii wchodzi w tą weterynarię całym sobą, czyli praktycznie o niczym innym nie potrafią myśleć, o niczym innym nie potrafią rozmawiać, tylko i wyłącznie skupiają się na tej weterynarii. Nie mają żadnych pasji, hobby, nie wiem, zainteresowań innych, tylko ta weterynaria.
I czasami to właśnie można zauważyć na jakichś zgrupowaniach, tam gdzie siedzi kilka lekarzy weterynarii i o niczym innym nie rozmawiają, tylko weterynaria, miałem to, a miałem tamto. Także po prostu ludzie są tak jakby zafiksowani na tą weterynarię po weterynarii, że jakby no o niczym innym po prostu nie potrafią myśleć, tylko zwierzątka, leczenie, to robiłem tak, tam robiłem, a to podałem, a miałem przypadek taki i taki. No, zwariować można. I dużo ludzi właśnie w ten sposób się wypala szybko i właśnie łapie depresję. Dlatego zawód lekarza weterynarii jest takim zawodem, gdzie bardzo dużo osób popełnia samobójstwo. Bo nie mają odskoczni, nie mają innych spraw, nie mają hobby, nie mają zainteresowań. Tylko zwierzątka, zwierzątka. I misja, żeby ratować zwierzątka, jest najważniejsza. Lekarze weterynarii w Polsce się nie szanują w porównaniu do innych krajów, na przykład Niemiec czy tam Anglii. Po prostu stawki za usługi weterynaryjne w Polsce są zdecydowanie niższe. I ludzie jakby będący po weterynarii jakby nie znają swojej wartości, bo nikt jakby na weterynarii nie uczy prowadzić biznes, tylko uczy leczyć zwierzątka i tacy lekarze po prostu mają dobre serduszka, bo leczą zwierzątka i robią coś czasami po kosztach, coś co jest w ogóle na przykład nieopłacalne i jakby psują w ten sposób rynek. Dlatego w Niemczech, żeby ukrócić takie postępowanie, wprowadzili ceny minimalne, czyli za daną usługę możesz minimalnie wziąć tyle. W Polsce tego nie ma, co jest oczywiście dużym błędem, takie jest moje zdanie, ponieważ dużo ludzi po prostu zaniża ceny, dużo lekarzy właśnie nie potrafi wycenić swojej własnej usługi. Weźmy taki zabieg, na przykład jak amputacja ogona u dorosłego psa, który ogon ten ciągle uraża. Czyli jest piesek dorosły, chodzi, uderza się o różne przedmioty, ogon się nie chce goić, ciągle krwawi. To jest skazanie do amputacji. W Polsce taki zabieg, myślę, że niektórzy lekarze by to zrobili za 200 zł. Jakbyś wziął 500 zł, to już jest dużo. W Niemczech taki zabieg, Niemka zapłaciła 1200 euro. W dzisiejszych czasach założenie swojego własnego gabinetu nie jest takie proste, ponieważ musisz zainwestować duże pieniądze w sprzęt. Nie wystarczy otworzyć sobie gabinetciku małego, z małą poczekalnią, ze stołem, termometrem, stetoskopem i lekami. Ludzie zaczną do Ciebie przychodzić. Takie czasy minęły. Teraz liczy się oczywiście, jaki masz sprzęt, co potrafisz oczywiście też, ale na przykład jeśli jesteś fizjoterapeutą, to możesz otworzyć swój własny gabinecik, posiadając jedynie stół i jakieś tam drobne rzeczy. Także wkład własny jest o wiele mniejszy. Dużo sobie tutaj ponarzekałem i dużo mówiłem o pieniądzach, ale to tylko dlatego, że ludzie patrzący z boku na branżę weterynaryjną i na ceny usług czasami narzekają, że jest drogo, ile to oni nie mają pieniędzy, a po prostu rzeczywistość wygląda inaczej. Rzeczywistość wygląda tak, że nie stać nas na nową kanapę, tylko musimy kupić używaną. Tak wygląda rzeczywistość w większości lekarzy weterynarii w Polsce. Dlatego jeśli myślisz, że idziesz na weterynarię i będziesz zarabiał tam dużo hajsu, to nie idź tam. Kończymy już to zamulanie i to całe smęcenie, to jest źle i tragicznie. Zapraszam Was teraz na drugą część, czyli dlaczego warto być lekarzem weterynarii. Tam zdecydowanie będzie weselej. No wiadomo, każdy zawód ma swoje plusy i minusy. Ja patrzę oczywiście z perspektywy siebie, no bo pracuję jako lekarz weterynarii i leczę pieski i kotki głównie. Ja się spełniam w tym zawodzie, jestem ogólnie zadowolony. Troszkę tam wiadomo, ponarzekałem sobie, ale ogólnie polecam.